Jutro ulicami Warszawy przejdzie marsz zwołany przez Donalda Tuska. Lider Platformy już mówi o sukcesie. Pod jego sztandarami przejdą przedstawiciele mniejszych partii opozycyjnych. Do udziału w marszu zachęcają nie tylko politycy, ale również celebryci i dziennikarze sprzyjający opozycji. W sieci pojawiło się wulgarne nagranie aktora Andrzeja Seweryna odnoszące się do obecnej władzy. Z tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, rozumiesz, trzeba żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty. Mobilizacja środowisk liberalnych i postkomunistycznych przed niedzielą jest bardzo duża. Wzmacnia ją strach przed rozpoczęciem prac komisji, która miałaby zbadać wpływy rosyjskie w Polsce, zauważa publicysta dr Andrzej Mazan. Wskazuje na to, jak wielkie jest poczucie zagrożenia wśród tych partii opozycyjnych właśnie ujawnieniem przeszłości czy ujawnieniem osób, które taką politykę prowadziły. Ta obawa zmusiła również liderów mniejszych partii do ugięcia się przed Donaldem Tuskiem. Lewica, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe pójdą jutro w marszu. To bezprawie legislacyjne w Sejmie wyprowadza nas na ten marsz i nie obawiamy się żadnej dominacji pana Tuska. Nie jest on naszym szefem. Idziemy różnymi drogami, ale ze wspólną myślą przeciwko PiS-owi. Platforma Obywatelska cieszy się z obecności możliwych przyszłych koalicjantów. Jeżeli nie będą szli z Donaldem, a obok niego, czy nie ulegają temu wezwaniu, ale jednak widzą ten problem i chcą zamanifestować swoją niezgodę na to, co się dzieje, to też bardzo dobrze. Jeśli frekwencja dopisze, zyska na tym Donald Tusk, który na pewno wykorzysta to przeciwko tak zwanym przystawkom, zauważa profesor Mieczysław Ryba. Jeśli pokaże dużą frekwencję, powie, jestem jedynym liderem, który może uratować tych wszystkich, te wszystkie interesy dawne i tak dalej. Ci, którzy ze mną nie idą, działają na szkodę tych interesów i tych środowisk. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że nie ma dla niego znaczenia, kto pójdzie w marszu. Kłopoty po stronie opozycyjnej nie są naszym problemem. To, czy zrobią jedną listę, czy tych list będzie kilka. My przede wszystkim w tej chwili jesteśmy skoncentrowani na naszych spotkaniach z Polakami. Teraz pod hasłem trasy dotrzymanego słowa. Lewica ogłosiła, że chce postawić prezydenta Andrzeja Dudę przed Trybunałem Stanu za podpis pod ustawą powołującą specjalną komisję do spraw rosyjskich wpływów. Pan wie o tym, że ludzie mają pana dosyć. Pan wie o tym, że ludzie mają dosyć rządów PiS-u. Pałac Prezydencki jest na trasie jutrzejszego marszu opozycji. Tego typu, nie boję się tego określenia, hejterskie wypowiedzi w stronę głowy państwa, bo ktoś jest niezadowolony z decyzji, które pan prezydent podejmuje, a pan prezydent jasno mówił, dla pana prezydenta najważniejsze są interesy polskie. Zauważa prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Organizatorzy marszu nawiązują do wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Jednak sprzeciw opozycji wobec próby zbadania rosyjskich wpływów na polską politykę przywołuje 4 czerwca, ale 1992 roku i tak zwaną nocną zmianę. To wtedy obawa przed ujawnieniem rosyjskich agentów doprowadziła do obalenia rządu Jana Olszewskiego.